Hej, hej, dzisiaj o tym, dlaczego mastermindy online są takie drogie. Wpisałam sobie kilka rzeczy, o których warto przy tym temacie porozmawiać. Dlaczego mają takie wysokie koszty? Czy w ogóle warto inwestować w taki sposób w swój rozwój? Czy istnieją tańsze alternatywy? Czy ta cena mastermindy w ogóle jest adekwatna do wartości, którą otrzymujesz? No i skąd się biorą te wygórowane ceny? Opowiem trochę o tych korzyściach, które płyną z mastermindu, ale też o tym, na co uważać, żeby na takim mastermindzie się nie przejechać. Z tej strony Agnieszka, zapraszam Cię do zanurkowania ze mną do świata mastermindów, które mam wrażenie są bardzo ciekawym narzędziem rozwojowym, ale nie dla każdego. Trochę dla wszystkich, ale nie dla każdego. Więc nurkujmy. Dlaczego te mastermindy mają takie wysokie ceny? Istnieją różne rodzaje mastermindów. Mastermindy stacjonarne, często są to wyjazdowe mastermindy w różne tropikalne miejsca na Ziemi lub świetne lokalizacje, które, jak się domyślasz, kosztują, ale są też mastermindy online'owe. Ja dzisiaj opowiem o online'owych, ponieważ właśnie takie sama prowadzę i dobrze rozumiem, z czego takie koszty wynikają. W moim przypadku jest to mastermind półroczny, który trwa właśnie pół roku. Spotkania odbywają się raz na 2 tygodnie na Zoomie. Trwają około 2 godzin, natomiast grupy są bardzo kameralne, bo maksymalnie 4-5-osobowe. Jak się domyślasz, mój czas nie jest z gumy. Doba się nie rozciągnie, więc takich grup mogę zorganizować tylko ograniczoną ilość. I nawet jeżeli sobie kalkulujesz, 2 godzinki raz na 2 tygodnie, co to takiego? To zaraz Ci opowiadam, dlaczego te mastermindy mają takie wysokie koszty, ponieważ to nie są tylko te 2 godziny raz na 2 tygodnie. Mówiąc o samym procesie mastermindowym, pomiędzy spotkaniami dzieje się bardzo dużo. W przypadku mojego mastermindu ja utrzymuję jakby też taką pojemność mentalną na to, co dzieje się pomiędzy spotkaniami, aby podesłać uczestnikom jakąś polecajkę, podzielić się jakąś refleksją za każdym razem, kiedy jestem na jakiejś konferencji albo coś dzieje się w moim biznesie. Do osób z mastermindu pomiędzy sesjami tworzę różnego rodzaju notatki, zbieram informacje, zastanawiam się nad pewnymi kwestiami, często padają jakieś pytania, które warto rozwiązywać w dłuższym terminie i potrzebna jest taka przestrzeń mentalna na to, żeby przygotować się do takich spotkań. Więc jak się domyślasz, drugie tyle, co same spotkania, to minimum, które potrzebne jest, aby do tych spotkań się przygotować i móc udźwignąć prowadzenie takiego mastermindu. Kolejny powód, dla którego mastermindy mają tak wysokie koszty, to oczywiście również powód związany z czasem. W moim przypadku rekrutacja do takiego programu to za każdym razem osobiste spotkanie z osobą, która aplikuje do takiego programu. Tu znajdziesz oczywiście link do aplikowania, więc zachęcam Cię, żeby też popatrzeć, jak to wygląda. Nawet jeżeli to nie jest program dla Ciebie, przyjrzeć się samemu procesowi rekrutacji. Z każdą jedną osobą, która aplikuje do takiego programu, spotykam się osobiście, dyskutujemy o celach takiej osoby, planach i o tym, czy w ogóle taki mastermind jest w stanie w takim procesie wesprzeć w realizacji tych planów. Jak się domyślasz, nie każda rozmowa kończy się sprzedażą, więc taki czas, można by mówić, jest niezapłacony, ale tak naprawdę to mastermindowe koszty dźwigają czas właśnie takich godzin przeznaczonych na skrupulatną, pieczołowitą taką kuratelę tego, kto w takim mastermindzie ostatecznie znajdzie się. Kolejny poziom czasu, czyli pracy, czyli tego kosztu, który generuje utworzenie grupy mastermindowej, to jest też moja praca związana z dobraniem odpowiednich osób do odpowiedniej grup. Po tym, jak już przeprowadzę szczegółowe wywiady z osobami, które są chętne do mastermindu, najczęściej po prostu siadam i komponuję grupy. Robię to w taki sposób, aby osoby o zbieżnych celach, podobnych marzeniach, podobnych planach biznesowych mogły znaleźć się w jednej grupie i po prostu iść razem, współpracować, natomiast na poziomie też takim energetycznym i merytorycznym różnego rodzaju ekspertyzy staram się w jednej grupie bardzo dywersyfikować. Więc jak się domyślasz, jest to taka układanka, niekończące się puzzle, które bez końca układam. Do tego dochodzi jeszcze cała logistyka ustalenia dogodnych dat i godzin naszych spotkań. Jak się domyślasz, 5 osób, najczęściej zabieganych, przedsiębiorczych dusz, bardzo ciężko jest zebrać w tym samym czasie i w tym samym dniu na regularnych zasadach raz na 2 tygodnie, więc ta logistyka ustalania godzin i dat spotkań to również jest praca, którą wykonuję, która również generuje koszty w mastermindzie. Później chciałam Ci opowiedzieć o tym, co tak naprawdę to jest ten mastermind i czy warto w niego inwestować, czy to jest jakby coś dla Ciebie. Myślę, że tutaj jestem bardzo subiektywna, ponieważ dla mnie inwestycja w rozwój to chyba jedyna inwestycja, na której nigdy nie jesteśmy w stanie stracić. Nawet jeżeli nie mamy
takiego bezpośredniego zwrotu z inwestycji na zasadzie tu i teraz, to każda inwestycja w siebie, mam wrażenie, zwraca nam się na przestrzeni całego naszego życia. Także myślę, że tutaj czy warto inwestować w swój rozwój? Myślę, że warto. Pieniądze w jakiś sposób zawsze możemy odrobić, natomiast stracony czas i brak pewnych kompetencji, który może procentować jakimiś niekoniecznie trafionymi decyzjami, to coś, co do nas już po prostu nie wróci. Pewne szanse trafiają się często raz, a później po prostu bezpowrotnie przepadają, więc myślę, że inwestowanie w rozwój i kompetencje to zawsze trafiona inwestycja. Ale dlaczego mastermindy są takie drogie i czy w ogóle istnieją jakieś tańsze opcje mastermindowe? Myślę, że na rynku, zwłaszcza tym polskim rynku, znajdziesz tańsze mastermindy i najczęściej cena, która idzie w dół, wynika z jakby mniejszej ilości czasu poświęconego i takiej uważności poświęcanej na dobór takich grup. Nie chcę tutaj nikomu ubliżać czy kogoś obrażać, że czyjekolwiek mastermindy, skoro są tańsze, to są gorsze. Nie, to tak nie działa. Bardziej przyjrzałabym się temu, co jest Tobie potrzebne. Ja mam poczucie, że kiedy w biznesie zaczęłam dynamicznie się rozwijać, sama też krocie inwestuję w swój rozwój, w rozwój swoich kompetencji potrzebnych do rozwijania biznesu, to zauważyłam, że poczułam taką trochę samotność w biznesie. Bardzo często relacje zamieniały się na relacje mentoringowe zamiast partnerskich, często kogoś czegoś uczyłam i nie miałam takiego poczucia wzajemności w tej relacji, no bo inwestowałam i szybko się rozwijałam, ale jednocześnie zależało mi na utrzymaniu niektórych relacji. Mastermind bardzo pomógł mi w tym, aby zachować taki balans. Wiem, że w mastermindzie mogę się dzielić do dna, ponieważ kiedy trafiam do grupy takich równie zaawansowanych osób, to wiem, że jest tam taka naturalna, partnerska wymiana wiedzy. Ja coś daję, ale też biorę i tak samo czują się pozostałe osoby w tym moim mastermindzie. Natomiast unikamy takiej wypalającej relacji, kiedy mam wrażenie, że daję więcej niż otrzymuję z takiej relacji i no, konsekwentnie unikam wtedy takich kontaktów. Dlatego warto się zastanowić, ponieważ istnieją tańsze mastermindy i najczęściej są one też dostosowane ceną do takiego pułapu biznesowego, na którym jestem. Podam Ci tu taki praktyczny przykład. Moje mastermindy to na tą chwilę, kiedy nagrywam to wideo, inwestycja niemalże 10 tysięcy złotych w półroczny proces. Jak się domyślasz, osoba, która zaczyna w swoim biznesie i zastanawia się, czy 100-200 złotych przeznaczyć na tą księgową, czy nie, czy boksować się z samodzielnym rozliczaniem, to nie jest osoba, która z lekką ręką wyda taką kwotę na inwestycje w swój rozwój i tym samym nie wejdzie do takiego mastermindu. Natomiast przedsiębiorczynie, które już zatrudniają, myślą o inwestycji w PR, może myślą o wydaniu swojej książki, myślą o, nie wiem, mowie TEDxowej, na której chcą opowiedzieć o swojej misji biznesu, swojej organizacji, czy zastanawiają się nad zmianą w ramach takiej kultury swojej organizacji, to już są osoby, które, nie chcę powiedzieć lekką ręką, ale jakby są na poziomie finansowym, gdzie taka inwestycja w dyskutowanie o pewnych niuansach, o pewnych kompetencjach, czy wymiana pewnymi kompetencjami, pewną wiedzą, jest już na wagę złota i taka inwestycja jest już jak najbardziej uzasadniona. Dlatego chcę Ci pokazać, że nawet drogie mastermindy są drogie dla pewnych osób, ponieważ może nie są jeszcze na tym etapie biznesowym, gdzie tego typu inwestycja daje realny zwrot takiej inwestycji. Są natomiast tańsze alternatywy. Wiem, że bardzo wiele osób dobiera się samodzielnie w grupy mastermindowe. Często jest to kwestia jakiejś dyscypliny i po prostu brania udziału w tych sesjach. Ja natomiast zauważyłam, że kiedy facylituję grupy takie płatne, to jednak ten próg wejścia, również ten cenowy, ale również ten czasowy, tak, poświęcenie tych 2 godzin raz na 2 tygodnie i wykrojenie ich z takiego napiętego grafika, nie wiem, założycielki fundacji, szefowej firmy, founderki jakiegoś startupu, to jest inwestycja, która sprawia, że jest to bardzo przemyślana decyzja i jest oczekiwanie zwrotu z tej inwestycji, co sprawia, że praca w takim mastermindzie jest jeszcze bardziej owocna. Natomiast bezpłatne grupy mastermind, ja osobiście mam niezbyt udane doświadczenia. Ja jestem taką osobą, że kiedy się czegoś podejmuję, to albo się tego podejmuję i mówię, że jestem na 100%, albo mnie po prostu nie ma i stwierdzam, że w takim mastermindzie nie chcę brać udziału. Niestety miałam takie doświadczenia, że no, przy dużym wysiłku wykroiłam swojego kalendarza czas na jakiś bezpłatny mastermind, a on po prostu po jakimś czasie się wykruszał. Komuś coś nie pasowało, a coś tam wypadło, a nie mogę, może przełóżmy godzinę. I kończyło się to w moim przypadku taką dużą frustracją,
ponieważ ten poświęcony w swoim napiętym grafiku czas po prostu przelatywał przez palce. Niestety mam takie doświadczenia z wszystkimi mastermindami takimi bezpłatnymi, w których brałam udział i mam wrażenie, że ten próg wejścia, cenowy próg wejścia, to jest bardzo odpowiednie narzędzie, aby sprawić, że dyscyplinujemy się, aby brać udział w takich spotkaniach i nie tylko w nich brać udział biernie, ale aktywnie jak najbardziej zadbać o jakość takich spotkań i skupianie się na biznesowych celach, a nie po prostu zoomowe pogaduchy. Także jak najbardziej znajdziesz tańsze alternatywy. Ja jednak zachęcam Cię do traktowania tego progu wejścia, tego cenowego, czasowego progu wejścia do mastermindu jako narzędzia czy jednej ze składowych wartości takich spotkań mastermindu. Zostawiam Ci taką refleksję, bardzo nią się chciałam z Tobą podzielić. No i skąd się biorą te wygórowane ceny? Mam wrażenie, że kiedy przeglądam różnego rodzaju oferty dostępne na rynku, to mam wrażenie, że nie do końca. Znaczy tak, czujemy, że cena jest wygórowana, jak nie do końca zdajemy sobie sprawę, z czego ona wynika. I tutaj widzę często oferty na naszym rynku, gdzie wydawać by się mogło, że taki mastermind to co to takiego, kilka spotkań i już ktoś sobie woła jakieś niesamowite, kosmiczne kwoty za takie spotkania. Natomiast myślę, że tutaj jest błąd w komunikowaniu oferty, co podczas takich spotkań można po prostu dostać na złotej tacy, ponieważ to, co dostajemy w mastermindach, dzięki faktowi, że wchodzimy do grupy mastermind z przedsiębiorcami o określonym doświadczeniu biznesowym, dostajemy na złotej tacy lata doświadczenia, setki, często tysiące dolarów inwestycji takiej osoby, tylko że w skrócie. Dostajemy to w formie poleceń, kontaktów, konkretnych rozwiązań, modeli biznesowych, które możemy wręcz aplikować jeden do jeden do swoich rozwiązań. No i bardzo dużo takiego mindsetu rozwiązań związanych z taką charyzmą, biznesowym takim otrzaskaniem. To są rzeczy, które dostajemy na złotej tacy. Ja bardzo lubię taką przypowieść o panu, który naprawiał statek, tak, że gdzieś tam zepsuł się wielki statek, jakaś wielka łódź. Przyszedł pan, jeden, drugi, piąty, dziesiąty, nie mógł tego naprawić. Cały skład, cała załoga, wszyscy pasażerowie czekali, setki tysięcy dolarów, sprzedane bilety, łódź nie mogła ruszyć, statek nie mógł ruszyć. Przyszedł jeden pan, puknął młotkiem 3 razy w odpowiednie miejsce, naprawił. Wielka łódź, cała załoga i wszyscy uczestnicy rejsu mogli wejść na pokład. I kiedy pan wystawił rachunek na setki tysięcy dolarów, ktoś tam się strasznie zdziwił. Natomiast za co te setki tysięcy dolarów, to nie była opłata za 3 puknięcia młotkiem, tylko za lata doświadczenia w branży i umiejętność naprawienia tego statku na czas. Dokładnie tak samo działa mastermind. Czasami znajdujemy się już na takim poziomie, że nie chcemy inwestować w czasochłonne, energochłonne, finansochłonne też kursy, różnego rodzaju wideo, nagrania. Mamy też takie czasy, że bardzo dużo rzeczy po prostu można znaleźć w internecie, jak spędzi się wystarczająco dużo czasu na YouTubie czy googlując pewne rzeczy. Natomiast za co płacimy, to właśnie to skracanie czasu. Mastermind to taka przestrzeń, w której możemy po prostu zapytać osób na odpowiednim poziomie, zadać im odpowiednie pytanie i dzięki temu bardzo skrócić sobie drogę. I to jest ta praktyczna cena, ta wygórowana cena, za którą płacimy. Bardzo często jest ciężko zrozumieć wartość takiego mastermindu, jeżeli po prostu nie jesteśmy na odpowiednim poziomie biznesowym, aby otrzymać zwrot z takiej inwestycji. Jakie dają korzyści takie mastermindy? To sobie wynotowałam, no to takie popularne pytanie, co tak naprawdę z tego mastermindu możemy wynieść? Ano tak naprawdę wynosimy po pierwsze to, co wchodząc do mastermindu stawiamy sobie jako cel. W przypadku moich mastermindów są to zazwyczaj takie namacalne cele, tak? Zwiększyć sprzedaż do jakiegoś konkretnego pułapu kwotowego, zatrudnić zespół, skalować swój zespół, zadbać o kulturę organizacji, ustrukturyzować istniejący zespół, wydać książkę, dowieść jakąś niesamowitą mowę, wystąpienie publiczne, zaopiekować się może swoim wizerunkiem w social mediach albo w ogóle wejść do internetu, kiedy prowadzimy świetnie prosperujący biznes, którego trochę w tym internecie nie widać. To są takie namacalne cele i im lepiej są one określone, tym większą mamy gwarancję, że taki półroczny mastermind jest w stanie nas wesprzeć w osiągnięciu tych celów. Co ważne, do moich mastermindów najczęściej wchodzą osoby, które, jestem przekonana, mogłyby te cele osiągnąć samodzielnie, tylko po prostu pewno zajęłoby im to trochę więcej czasu, popełniłyby po drodze trochę więcej kosztownych wpadek, natomiast to nie jest tak, że ktoś tam nie dojdzie. I za co kocham mastermind, to jest to właśnie takie miejsce, gdzie tą drogę sobie skracamy nawzajem,
korzystając wzajemnie z takiego wsparcia i wymiany informacji, która dzieje się wewnątrz mastermindu. Natomiast jakie korzyści daje ten mastermind? No właśnie to, że możemy odpowiednich osób zapytać o odpowiednie rzeczy. Czyli jest tu też taka sztuka brania odpowiedzialności za zadawanie odpowiednich pytań. Często jest tak, że my zadając pewne pytania w mastermindzie, jesteśmy w inny sposób usłyszane przez nasze partnerki mastermindowe, osoby w naszej grupie, i pod tymi pytaniami najczęściej kryją się zupełnie inne pytania. Tu dla przykładu podam Ci, często pada takie pytanie, jak ja mam, nie wiem, podrasować mojego Facebooka, i bardzo często my już czytamy pod tym pytaniem, jak ja mam poprawić sprzedaż, tak? To nie chodzi o to, żeby mieć więcej lajków pod postami, tylko chodzi o to, jak tego Facebooka prowadzić, żeby sprzedaż się lepiej kręciła. Więc bardzo często jest tak, że zadając pytania w mastermindzie, dostajemy odpowiedzi, których się nie spodziewamy, ponieważ te osoby, które są z nami w grupie, widzą więcej, słyszą więcej i czytają między wierszami. To jest właśnie ta ukryta wartość, za którą jesteśmy w stanie płacić naprawdę duże kwoty. Mastermind a rozwój osobisty. Myślę, tutaj jest taka kwestia do poruszenia, czy warto płacić za transformację. Jeżeli oglądasz to wideo, to mam poczucie, że jesteś w takim miejscu, gdzie wiesz, jaka jest wartość transformacji wewnętrznej, jak bardzo jesteśmy mocno takim najważniejszym zasobem w swojej firmie i jak ważny jest nasz rozwój, bo przekłada się on po prostu na rozwój naszego biznesu. Natomiast mastermind uwielbiam jako format właśnie takiego rozwoju, który jest nieco delikatniejszy niż praca 1 do 1. W pracy 1 do 1 ciężko nam się troszkę ukryć, tak? Pracujemy bardzo intensywnie, często takie sesje kończą się dużymi emocjami, natomiast mastermind jest to format grupowy, w którym jest nam troszeczkę łatwiej złagodzić ten proces poprzez wchodzenie w pewne jakby procesy głębiej lub płycej, i my tutaj możemy decydować o tym, jak głęboko chcemy wchodzić. Natomiast też mamy niesamowity przywilej przyglądania się takim procesom u naszych osób w grupie, więc często jest tak, że pewne rzeczy zmieniają się w nas poprzez obserwowanie zmiany w innych. Myślę, że taki proces jest niesamowicie wartościową transformacją, ale podaną tak troszeczkę na miękko, nie tak na twardo, kiedy doświadczamy tego samodzielnie. Tu już musisz zdecydować, który format wolisz. Ja osobiście bardzo lubię mastermind, bardzo dużo uczę się, empatyzuję bardzo też z innymi osobami w grupie i mam wrażenie, że uczę się jakby potrójnie, poczwórnie, pięciokrotnie szybciej, doświadczając emocji, które doświadczają osoby w grupie. Co jest ważne? Tutaj na koniec jeszcze chciałam powiedzieć, jaki mastermind wybrać? Drogi czy tani? Myślę, że tutaj nie jest kwestia, czy drogi czy tani, tylko odpowiedni do Twoich potrzeb. I tu warto się zastanowić, na jakim etapie biznesu jesteś i z kim chcesz mastermindować, ponieważ domyślam się, że jeżeli, nie wiem, kilka jakby kroków w biznesie, dajmy tutaj przykład biznesu online, tak? Masz już zrobioną stronę internetową, działający sklep i Twoje główne wyzwanie do takiego mastermindowania to jak zwiększyć sprzedaż, to będziesz się męczyć w grupie, gdzie dyskutuje się o tym, jak postawić sklep na własnej stronie, tak? Po prostu masz to za sobą i będziesz tu mieć wrażenie, że mentorujesz, a nie mastermindujesz, że kogoś uczysz, a nie bierzesz tutaj jakąś wartość. Dlatego myślę, że tu jest kwestia nie patrzenia na to, ile mastermind kosztuje, ale tego, kto i na jakich celach skupia się, będąc w grupie, do której aplikujesz. Ja osobiście wyznaję taką zasadę, że wolę zapłacić, ponieważ te pieniądze gdzieś tam zawsze mogą wrócić, zawsze je można odrobić, zawsze nie funkcjonują jakieś pożyczki, cudawianki i tak dalej. Sama jestem przykładem, gdzie krocie inwestuję w rozwój. Natomiast co do nas nie wraca, to czas. I bardzo dużo uwagi i takiego czasu spędzam przed dołączeniem do mastermindu. Sprawdzam coacha, sprawdzam tego prowadzącego, zadaję sobie trud, aby wypytać osoby, które pracowały z takim facylitatorem czy coachem. Wypytuję, czy były zadowolone z tego procesu, jak wyglądał ten proces. I to upewnia mnie, czy warto inwestować w taki mastermind, czy nie. Ja nie bez powodu też udostępniam bardzo wiele wywiadów z uczestniczkami, które były na pokładzie moich mastermindów, bo mam wrażenie, że każdy z nas bierze pełną odpowiedzialność za swój rozwój, za swoje inwestycje, i aby były one udane, to warto odrobić takie zadanie domowe i po prostu sprawdzić. Myślę, że to też może dać Tobie taki pomysł, żeby zanim zainwestujesz w jakikolwiek mastermind i zanim ocenisz go drogo, tanio, to zadać sobie trud, żeby sprawdzić, jaka realna wartość płynie z takiego mastermindu, ponieważ są one bardzo różne. I wtedy odpowiesz sobie na pytanie, czy tani, czy drogi. Dla mnie tani to taki, gdzie stosunek wartości do ceny jest odpowiedni. Drogi
Dokładnie to samo. Chodzi mi o to, aby ten stosunek wartości czy zwrotu z inwestycji, który wyciągam z takiej inwestycji finansowo-czasowej, był wyższy niż to, co tam włożyłam. Ja już to oceniam sobie swoimi, powiedzmy, wyznacznikami, ty na pewno masz swoje, natomiast czy drogi, czy tani, to myślę pojęcie bardzo względne. Jak się domyślasz, na różnych etapach naszego biznesu kwota 100, 1000, 10 tysięcy, 100 tysięcy złotych jest kwestią bardzo względną, czy to dużo, czy mało, czy to drogo, czy tanio. Natomiast ten stosunek wartości do ceny to jest coś, co może być naszym przewodnikiem w ocenieniu, czy coś jest drogie, czy tanie. Czy taki mastermind to dla mnie świetna oferta, czy coś, na co jeszcze nie mogę sobie w biznesie pozwolić. Więc tak właśnie zapętlając, na co warto zwrócić uwagę przed zakupem mastermindu, ja doradzałabym Ci po prostu porozmawiać z osobami, które już w takich grupach brały udział. Mówię tutaj troszeczkę tak nawiązując do swojego mastermindu. Mam wrażenie, że nikt nie wyskakuje jak Filip z konopi nagle z mastermindem za 10 tysięcy, 20, 50 tysięcy złotych. Zazwyczaj są to już doświadczeni przedsiębiorcy, którzy po prostu dzielą się swoim know-how, którzy też znajdują w tym jakiś fun, jakieś takie poczucie, że zwracają coś, co kiedyś było im dane w formie jakiegoś mentoringu czy takich grupowych programów. Zachęcam Cię, żeby porozmawiać po prostu z byłymi klientami takich osób. Będzie Ci łatwo wyczuć, na jakie wartości stawia taki facylitator czy taki organizator mastermindu. W moim przypadku ja stawiam bardzo na doświadczenie, na takie okopanie się w swojej ekspertyzie, aby móc z niej czerpać, móc z niej dawać w procesie grupowym. Natomiast też takie jasne odsłonięcie się, ściągnięcie trochę maski i przyznanie się, czego nam brakuje, czego potrzebujemy się uczyć i po co właśnie do mastermindu wchodzimy, z jakich narzędzi, umiejętności innych osób chcemy czerpać. I myślę, że dla mnie to jest taka podstawowa rzecz, którą warto wziąć pod uwagę przed zakupem mojego mastermindu. Warto się zastanowić, czego ja tak naprawdę chcę dla siebie w najbliższym półroczu prowadzenia mojego biznesu, czy też rozwojowo dla siebie jako osoby, co czuję jest taką moją mocną stroną, którą mogę wkładać do tego wspólnego koszyczka naszych dyskusji, natomiast czego mi trzeba, czego mi brak, nad czym chcę popracować, abym mogła też czerpać z takich grup. To bardzo ułatwia nam te pierwsze spotkanie, łatwiej nam się po prostu rozmawia o tym, co mogę Ci zaoferować w postaci komponowania danej grupy Mastermind pod Twoje potrzeby. Dlaczego warto zainwestować więc w drogi Mastermind? No niespodzianka. Myślę, że warto zainwestować, ponieważ jest to właśnie inwestycja. To jest coś, co katapultuje nas do zupełnie innego poziomu, otwiera nam oczy na perspektywy, których sami, same często nie mogłybyśmy albo przez długi czas nie byłybyśmy w stanie wygenerować i bardzo skraca nam drogę w biznesie, zwłaszcza takim online'owych. Mam wrażenie, że świat pędzi teraz w takim tempie do przodu, że pomimo iż cała wiedza praktycznie jest w internecie, na jakichś czatach GPT czy w jakiejś sztucznej inteligencji za chwilę, to jednak myślenie, szukanie rozwiązań i generowanie innowacji to jest to coś, co popycha nasze biznesy do przodu, a najszybciej robimy to po prostu w odpowiednio skonstruowanej grupie, miejscu, gdzie możemy poczuć flow, poczuć taką kreatywną burzę mózgów, poczuć zrozumienie, ale też od strony takiej emocjonalnej, mentalnej, poczuć wsparcie i poczuć, że nie dążymy do sytuacji samotności na szczycie, ale raczej, jak to często mówię, imprezy na szczycie, gdzie możemy dzielić się swoimi sukcesami i świętować je razem. Dlaczego więc mastermindy online mają taką wysoką cenę? Mam nadzieję, że te koszty i ceny mastermindów troszeczkę Ci rozjaśniłam, skąd to się bierze, dlaczego to tak wygląda i jaka jest też moja intencja podczas komponowania kameralnych, elitarnych grup mastermind. Na koniec tylko powiem Ci, dlaczego ten mastermind powstał. Mam wrażenie, że szukałam takiego mastermindu tutaj na polskim rynku. Ja bardzo dużo inwestowałam w międzynarodowe programy, głównie takie anglojęzyczne. Na początku też byłam bardzo zaskoczona tymi cenami. No jak to opłacić tyle pieniędzy za po prostu gadanie sobie o biznesie w regularnych odstępach czasu? Kiedy pierwszy raz zainwestowałam, stałam się nałogowym mastermindoholikiem, mogę tak powiedzieć. Sama do dzisiaj biorę udział, to jest jakby regularne moje wsparcie na każde półrocze, na każdy kwartał, na każdy rok. Jestem przynajmniej w jednej, dwóch grupach mastermindowych, płatnych.
lub też w swoich grupach, które teraz sama facylituję. Natomiast brakowało mi takiej przestrzeni tu na polskim rynku. Przez to, że bardzo dużo uczę się, inwestuję za granicą, brakowało mi takiego miejsca, gdzie mogę z przedsiębiorcami, przedsiębiorczyniami, którzy operują na polskim rynku, trochę tak obracają się w naszej specyfice kulturowej, mindsetowej, na naszym polskim rynku online. Brakowało mi takiej przestrzeni. Bardzo chciałam w taki mastermind zainwestować, ale po prostu nie było takiej oferty na rynku, więc stwierdziłam, że skoro ja tak mam, na pewno nie jestem jedyna i tak wyszłam z ofertą takiego mastermindu tu na polskim rynku, co spotkało się z wielkim entuzjazmem, aprobatą z drugiej strony, dlatego już praktycznie któryś rok z rzędu organizuję takie mastermindy i cieszę się, że sama mogę czerpać z tej przestrzeni, jednocześnie facylitując ją dla innych przedsiębiorców, przedsiębiorczyń. Jeżeli czujesz, że to coś dla Ciebie, jeżeli jakoś pomogło Ci, koniecznie zostaw komentarz, ja chętnie do nich zaglądam. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania o moje mastermind, znajdziesz tutaj link. Natomiast zachęcam Cię też do kontaktu na agnieszka@oplotki.pl bezpośrednio do mnie, jeżeli czujesz, że taki mastermind to coś dla Ciebie, szukasz czegoś na właśnie takim poziomie, to wtedy zapraszam do mnie. Do czego jeszcze Cię zapraszam? Do tego, aby przeglądać oferty mastermindowe. Mam wrażenie, że jest ich coraz więcej w internecie, na pewno warto z nich korzystać. Znajdziesz różne formaty stacjonarne, online'owe, hybrydowe. Jest tego naprawdę bardzo dużo, więc wierzę, że znajdziesz coś dla siebie. Wierzę, że jest to taka alternatywa dla czasochłonnego kursu, czasochłonnego jakiegoś programu, procesu rozwojowego, więc zachęcam Cię bardzo do tego, aby rozejrzeć się i poszukać mastermindu dla siebie. Mam nadzieję, że Ci się spodobało. Jeżeli tak, zostaw kciuka, zasubskrybuj ten kanał, nie przegapisz różnych nowinek. Oto plotki z naszego biznesu i z zaplecza biznesowego osobiście ode mnie. Natomiast jeżeli czujesz, że potrzebujesz więcej informacji o mastermindzie, to zachęcam Cię, wskakuj, mam tutaj specjalną playlistę, gdzie publikuję tego typu filmy, jak ten, który właśnie oglądasz. Do zobaczenia, mam nadzieję, że widzimy się gdzieś tam w online'ach lub na pokładzie mastermindu. Hej, hej.